Panie Zalegro, czy pan Michał Ćmielak? Dobrze się dodzwoniłem. Tak, tak. Proszę pana, dlaczego pan nie odebrał miksera? Ja podkuchenny taki mikser, wie pan, Filip. Ja nawet nie kupowałem. Pana. Halo? Kupowałem miksera. Hula? Ja nie kupowałem miksera. No proszę pana, no to skąd bym miał pana nazwisko dane całe? No nie wiem, to w takim razie ktoś musiał mnie... Ja mam dopiero 15 lat, więc raczej wątpię. Ja przez telefon nie wiem, że pan ma 15 lat, no wpisał się pan, zalogował się pan na Allegro, więc ja nie wiem. A kiedy się zalogowałem? Halo? A kiedy się zalogowałem niby? Przez wczoraj. A to na pewno nie, na pewno nie, dlatego, że dopiero drugiego to ja wróciłem ze wsi z wakacji, więc na pewno nie. No ja nie wiem, proszę pana, może ma pan przenośny komputer, no. Skąd ja mogę wiedzieć, przecież nie siedzę, wie pan, na sieci. Nie wszystkiego... No nie, no ale... Halo? Halo, ja na pewno nie kupiłem żadnego miksera. Na pewno? Na pewno. Ktoś musiał w takim razie jakoś, nie wiem. A ja nie powiedziałem mikser, tylko robot kuchenny, czyli pan jest zorientowany. No ja nie wiem, no pan powiedział mikser, robot kuchenny, co to za rzecz, to ja nie kupowałem nic. Tak? Tak. No, zweryfikuję to, czyli będzie kara podwójna. Ale nie kupowałem żadnego miksera ani roboty kuchennego, możemy to jakoś wyjaśnić, ja nie kupowałem nic. Dobrze, to proszę się zgłosić na ulicę Warszawską 34. A z jakiej to... Łódź? Wyjaśnimy to, halo? No, ale może pan jeszcze raz powtórzyć tą ulicę? Warszawska 34. Dobrze, i jaka to jest dzielnica bardziej? Pokój 318, to jest taki duży wieżowiec. Ale jaka to jest dzielnica? Proszę pana, to jest Łódź Górna. No dobrze, dziękuję. Proszę.